Czyżewską. Ale obecnie akurat reprezentuje naprawdę obywatelski i oddolny głos. I proszę mnie zrozumieć, bo padną również niepopularne i być może gorzkie słowa, ale wypowiem je w trosce o nasze wspólne dobro i stan demokracji. Jako sieć obywatelska Watchdog Polska od 17 lat kontrolujemy każdą władzę i w licznych procesach sądowych szukamy ochrony prawa do informacji. Prawo do informacji jest prawem człowieka i jest niezbędne do tego, aby demokracja rzeczywiście funkcjonowała i gwarantowała wszystkim kontrolę działań każdej władzy i wszystkich organów władz publicznych. Również w setkach spraw pomagaliśmy zwykłym mieszkańcom i mieszkankom walczącym o jawność zarządzania w ich gminach. I na podstawie ogromnego doświadczenia możemy powiedzieć, że prawo człowieka, prawo do informacji wciąż nie znajduje zrozumienia i takiej ochrony w polskich sądach, jakiej oczekiwalibyśmy w prawdziwej i dojrzałej demokracji. Przed nami wszystkimi jeszcze dużo do zrobienia. Powiem szczerze, mamy wiele do zarzucenia temu orzecznictwu, które od lat erodowało demokrację i pozbawiało ją narzędzi, transparentności i możliwości pełnej kontroli każdej władzy i jej organów przez obywateli i obywatelki, przyczyniając się do pogłębiania braku zaufania obywateli do władz i instytucji publicznych. I poniekąd skutkiem tego braku zaufania jest obecna sytuacja w Polsce. Stąd też wynika rozczarowanie, brak zrozumienia i niewystarczający w mojej ocenie poziom poparcia wśród społeczeństwa dla obrony niezawisłości sądów. Zmiany są potrzebne i podnoszą to również nie od dziś sami sędziowie. Jednak ustawa kagańcowa nie usprawni działań sądów, ani nie rozwiąże problemów wymiaru sprawiedliwości. Ta ustawa zagwarantuje realizację przez sądy interesów władzy. Jej przyjęcie spowoduje poważne zagrożenie dla ochrony praw człowieka w sądach. Jeżeli sądy mają być czemuś podporządkowane, to nie politykom, ale prawom człowieka. Ta ustawa nie może przejść, ale jednocześnie proszę Senat o przygotowanie projektu ustawy, która w sposób prawdziwie demokratyczny zmieni to, co wymaga naprawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo zarówno za ocenę tej ustawy, jak i sytuacji, a także ten cenny dezyderat. I proszę o zabranie głosu przedstawiciela Komitetu Obrony Demokracji, pana Bartłomieja Swaczyna. Bardzo proszę, 3 minuty. Panie marszałku, panie przewodniczący.